Witam wszystkich. Jesteśmy teraz w Umiejscu, gdzie za pół godziny zaczyna się czwarty ogólnochiński konkurs pracomówczy języka polskiego. Nawet ja czuję się podekscytowana. Zastanawiam się, czy przemówienia Jagny i Zofii będą udane. Przyjrzymy się ich przystąpom. I jest bezpośrednio związany z naszymi słowami. Czas trzeciej wystawy. Expo Hit Europa Środkowo. W tym czasie jeśli porównać ojczyznę z ukochaną matką, to ja jestem dzieckiem, czyli ramiona, która stała zdrowa i szczęśliwie. Jeśli ojczyzna jest wielkim drzewem, to ja jestem liściem. Słowo miłość nie zawsze pojawia się u Chińczyków, którzy są bardzo subtelni w swoich wypowiedziach o uczuciach. To wypełnienie najczęściej mięsa. Myślę, że ciąży. To też jest poprawne w Polsce. Kiedy byłam w Polsce, widziałam, niektórych Polaków też lubią te potrawy. To wszystko. W marcu 2022 roku miałam zaszczyt być zaproszony do Instytutu Konfucjusza w Gdańsku. Włości chińskie jest sobie w coraz bliższym mi języku. W języku polskim, aby młodzi Polacy mogli poznać historię Chin, historię mojej matki, ojczyzny. Dziękuję bardzo. W przeszłości w Chinach, jeśli chcę rozmawiać do innego, musi czekać dużo czasu. Ale teraz nie musi czekać. Dziewczyny, przede wszystkim spokojnie i gratuluję. Naprawdę wyszło nieźle. Zosiu, Jagno, super. Jedna uwaga. Cała oracja była bardzo ładna. Spokojnie, były znaki przystankowe, o to chodziło. Przy tej drugiej części, gdzie miałyście improwizować, nerwy były niepotrzebne. A u ciebie wszystko było dobrze. Zmieściłaś się z czasem, ale na końcu był błąd gramatyczny. Ale generalnie dziewczyny, jeszcze raz, świetnie, bardzo mi się podobało. Zobaczymy, jakie będą wyniki, ale wydaje mi się, że poszło dobrze. Gratuluję pomyślnego ukończenia konkursu. Jak się czujecie teraz? Czuję, że mój występ nie jest idealny, ale to nie jest ważne. Dla mnie ważne jest to doświadczenie. Praca nad przemówieniem była dla mnie fascynującym wyzwaniem, które pozwoliło mi rozwijać umiejętności publicznego przemówienia. Bez względu na wynik, cieszę się, że miałam okazję podzielić się swoimi myślami z publicznością i zyskać doświadczenie, które pozwoliło mi stawać się lepszym mówcą. I czy tematy, które wyrozumiałyście, były bardzo trudne? Byłam bardzo zdenerwowana. Temat mojej przemowy był bardzo trudny. Ale teraz jestem podekscytowana, że mimo pewnych problemów udało mi się ją pomyślnie ukończyć i teraz cieszę się z całej ciężkiej pracy. Nadal mam pewne obawy co do doskonałości mojej mowy. Gdy wszyscy uczestnicy zakończyli swoje prezentacje, członkowie jury ocenili ich występ. Ostatecznie Jagna zdobyła drugą nagrodę w grupie zamosowanej, a Zofia trzecią nagrodę. Ogłoszono już listę zwycięzców i można powiedzieć, że wyniki konkursu są obiektywne, a przyznane wyróżnienia są pełni zasłużone. Obejrzałam wszystkie wystąpienia i pomyślałam, że nawet studenci, którym nie udało się zdobyć nagrody, spisali się znakomicie. Wszyscy członkowie jury tego konkursu to znakomici poloniści i autorytety w dziedzinie nauczania i badania języka polskiego w Chinach. Posłuchajmy ich komentarzy na temat występów krasomówców. Kryteria dla obu grup są takie same, ale przyznawanie punktów nieco się różni. Wobec grupy na niższym poziomie znajomości języka zwracamy więcej uwagi na płynność wypowiedzi i wymowę,
a wobec grupy zaawansowanej dodatkowo oceniamy zasób słownictwa, gramatykę oraz oryginalność i głębokość tematu. Wszyscy uczestnicy dobrze przygotowali do konkursu, opowiadali różne poruszające historie Chin na podstawie swoich doświadczeń. Jestem zadowolony ze wszystkich uczestników konkursu. Gratulacje dla tych utytułowanych. Jutro odbędzie się ceremonia wręczenia nagród, aby zachęcać studentom ochotę na Polski. Oczywiście jestem zdania, że takie działanie jak choćby zakończony już na Uniwersytecie w Harbinie konkurs krasomówczy w języku polskim może wspaniale uzupełnić współpracę między Chinami i Polską. Czasami na efekty wielkich międzynarodowych projektów trzeba czekać lata, a studenci trafiają z odpowiednim, pozytywnym przekazem do swoich rówieśników dużo szybciej i bardziej efektywnie. Dzisiaj studenci chińscy pokazali, że język naszego narodu może być piękny i ciekawy, że mówienie o Chińczykach i o życiu w Chinach komuś, kto jest na innym kontynencie, może przynieść bardzo dużo korzyści. I to jest właśnie efektywne działanie, które szybko przełoży się na zbliżenie dwóch narodów. Nie ulega przecież wątpliwości, że niedługo to właśnie studenci, nasza młodzież i z Chin, i z Polski będzie kreowała stosunki między naszymi krajami. Każdy wierzy, że świetny kierunek rozwoju kontaktów między krajami oraz z wieloma nowymi ośrodkami akademickimi w Polsce, także tymi, które jeszcze nie miały szans na włączenie się do współpracy z chińskimi uniwersytetami, może przynieść wiele korzyści.